Hej, witajcie. Dzisiejszy film jest zbiorem wielu różnych newsów. Robię tak, bo dzieje się istne bajabongo w tym Blizzardzie. W końcu dodano dużą aktualizację do Overwatch 2, która nie tylko balansuje bohaterów, ale też naprawia masę błędów czy usprawnia inne systemy. Jednak ten patch został dodany w bólu i cierpieniu i źle to wygląda, o czym sobie chwilę porozmawiamy. Następnie omówię interesujący artykuł o planach na przyszłość, nawet na sezon trzeci. Choć w głównej mierze to zapowiedź zapowiedzi i takie obiecanki. Ale zanim rozpoczniemy, pora na sponsora dzisiejszego odcinka. Siema gamerzy, znowu mieliście laga i ten farciarz was zestrzelił? UU Game Booster może wam pomóc. UU Game Booster jest aplikacją, której zadaniem jest stabilizacja połączenia internetowego, na przykład gdy wiele osób naraz korzysta z sieci. Nie tylko może zredukować ping, ale również sprawić, że nie będzie się wahał między skrajnymi wartościami. A najbardziej skorzystać mogą osoby, które powiedzmy mieszkają w mniejszych miejscowościach, z ciut słabiej rozwiniętą infrastrukturą, na przykład Łódź. Po darmowym ściągnięciu i zainstalowaniu, program wykryje wam Overwatcha i przed uruchomieniem gry możecie wybrać region, z którym chcecie się połączyć, albo nawet węzeł, lub po prostu dać programowi samemu wybrać najlepszy dla was serwer i wtedy UU Game Booster, łącząc się z wieloma możliwymi ścieżkami, wybiera tą optymalną. I teraz najważniejsze pytanie, czy to w ogóle działa? Nie byłbym w stanie reklamować wam jakiegoś bubla. Ja akurat mam doskonały internet, ale pytałem się znajomych, jakie mają pingi i czy mogą przetestować UU Game Booster. No i znalazł się gagatek. Przed 130 pingu, a po odpaleniu boosta 100. Czyli działa. Sądzę, że nic nie zaszkodzi spróbować. Nie dowiecie się, czy wam pomoże, czy nie, jeśli nie przetestujecie, prawda? A jeśli nie, bo macie świetne łącze, to po prostu nie korzystacie. Proste. W opisie i komentarzach znajduje się link do darmowego ściągnięcia. Ale przejdźmy już do omówienia balansu bohaterów. Po pierwsze i najważniejsze, Mei w końcu została przywrócona do gry. Jej ściana lodu była mocno zbugowana. Umiejętności przez nią przechodziły, ludzie się z niej ześlizgiwali, a co najgorsze, można było wejść w tekstury. Blizzard wyłączył Mei i od wczorajszej aktualizacji ponownie jest grywalna. Z najważniejszych zmian w balansie to mocne nerfy Zari, Genji'ego i Sombry. Bańki Zari znowu trwają po 2 sekundy zamiast po 2,5, a czas odnowienia zdolności wydłużono z 10 sekund do 11. Niby drobne nerfy, tu pół sekundy, tam jedna sekunda, ale cholercia, to było tak czuć, że ta Zarya nieustannie chroni się barierami. Te dodatkowe pół sekundy było jak wieczność, non-stop bańka. Genji'emu zmniejszają amunicję tak, że wyrzuci serię shurikenów 8 razy przed przeładowaniem zamiast 10, a każdy shuriken zada o 2 mniej obrażeń. Jest to dosyć dotkliwy nerw, który przede wszystkim sprawi, że dłużej będziemy ładować super zdolność. Ale moim zdaniem nie z shurikenami był jakiś problem, który powodował, że Genji był zbyt silny. No i Sombra. Oj, ona ostatnio rozwalała i strasznie męczyła. Po pierwsze, wyłączenie umiejętności wroga jest krótsze o 1/4 sekundy, ale cholercia, nieraz to sprawa życia lub śmierci. Po drugie, podczas gdy przeciwnik ma na sobie drugorzędny efekt zhakowania, nie można go raz jeszcze zhakować. To jest tak, gdy Sombra kogoś zhakuje, to prócz wyłączenia zdolności, na 8 sekund zadaje tej osobie więcej obrażeń. Ale już po 4 sekundach, gdy skończy się czas odnowienia skilla, bohaterka raz jeszcze mogła zhakować. Przedłużała te zwiększone obrażenia, ale co najgorsze, znowu wyłączała zdolności na prawie 2 sekundy. Zaś od teraz zhakowany wróg przez pełne 8 sekund nie może być ponownie celem. No i trzeci nerw Sombry, czyli słabszy bonus do obrażeń. Gdy kogoś zhakujemy, to mocniej ranimy tego gracza, dotychczasowo o 40%, ale po nerfie bijemy o 25% mocniej. Aj, a szkoda, bo tak dobrze mi się nią grało. Niestety kontrowersyjną decyzją Blizzarda jest brak nerfów Sojourn. Aktualnie ona absolutnie dominuje, choć dopiero na wyższych rangach, gdzie ludzie potrafią klikać w głowy.
strasznie szybko naładuje broń na maksa i z dużych odległości zdejmie na jednego strzała, a przy tym posiadając cholernie dobrą mobilność. Na rankingach top 500 widzi się tylko Sojourn. Niestety dopiero na drugi sezon ujrzymy jakiegoś nerfa. Pozostałe nowości z patcha usprawniają dobieranie graczy, zwłaszcza na rankedach. Rangi graczy sprawniej będą aktualizowane, choć największą różnicę odczuje się po starcie sezonu drugiego. I zwiększono precyzję szacunkowego czasu oczekiwania na mecz. Gracze konsolowi grający crossplay z pecetowcami będą mieć aktywny aim assist, na co skarżyło się wielu graczy. Po prostu nie wyrabiali grając przeciwko osobom na komputerach. Teraz coś, co mnie zaskoczyło, bowiem myślałem, że to już jest wprowadzone. Przed premierą dwójki Blizzard wypuścił blog Matryca Obronna i omawiał m.in. system transkrypcji z czatu głosowego. I dopiero teraz to zostanie wprowadzone. Na razie tylko na PC-tach oraz w wybranych krajach. Dla przypomnienia, to co powiemy na czacie głosowym zostanie przerobione na tekst i w momencie, gdy jakiś gracz zostanie zgłoszony, ktoś, czy te AI, przyjrzy się temu, co powiedział. A najważniejsze jest to, by raportować jak najszybciej po złośliwej wypowiedzi. Pliku audio w ogóle nikt nie słucha, zostaje od razu usuwane, zaś plik tekstowy jest brany pod uwagę tylko, gdy nastąpi zgłoszenie. Inaczej też szybko jest usuwany. Może jakiś bugfixy? Naprawiono błąd, przez który gracze ciągle siedzieli w brązie 5. W końcu można ubrać puste tło profilu. Z pozoru utracona skórka wdowy Nua w końcu jest widoczna. Jest jeszcze masa innych pierdół, sądzę, że to było najistotniejsze. Choć pewnie i znajdą się bugfixy, których nie umieszczono w patch notach. Ale to wszystko, jak wspomniałem na początku, było wprowadzone w bólu i cierpieniu. Balans postaci miał się pojawić znacznie wcześniej, ale zostało to przełożone na 15 listopada, by dodać wraz z innym patchem. Zaś 15 listopada na ostatnią chwilę poinformowano nas, że przez krytyczny błąd muszą ponownie odłożyć aktualizację. Ostatecznie weszła 2 dni później, ale to totalnie źle wróży. Bastion wyłączony z gry, Torbjorn wyłączony z rankedów, potem Mei usunięta, techniczne problemy z dodawaniem aktualizacji, pełno błędów. Nie wygląda to dobrze. I wydaje mi się, że sami twórcy siłują się z silnikiem czy coś. A i to pewnie nie koniec kłopotów. Najnowsza aktualizacja to tak zwany mid-season patch, czyli każdy sezon w połowie otrzyma coś podobnego. Jednak tak naprawdę mamy już końcówkę sezonu. Co to będzie na start drugiego? Jak na razie, zamiast być pełnym nadziei, gracze Overwatcha, w tym ja, sceptycznie podchodzą do rozwoju gry. To może coś na rozluźnienie? Czyli co nas mniej więcej czeka w przyszłości? Nowy producent wykonawczy podzielił się planami. Nie jest to coś super informacyjnego, ale chcą, by gracze mniej więcej wiedzieli, na czym stoimy. No to tak. Zdają sobie sprawę, że nastąpiła wielka zmiana, w jaki sposób zdobywa się przedmioty kosmetyczne czy odblokowuje bohaterów. I nie do końca są zadowoleni z tego, jakie odczucia mają gracze. Widzą, co można ulepszyć. Przede wszystkim ludzie chcą być nagradzani za poświęcony czas. I ma być tego więcej prócz rangi na rankedach czy poziomów w karnecie bojowym. Krótkoterminowy plan to już od drugiego sezonu będą do zgarnięcia darmowe skórki w trakcie wydarzeń. A pamiętacie, na Halloween za nowy tryb nie dostało się nawet jednego cholernego epickiego skina. Zaś długoterminowy plan to od trzeciego sezonu karnet bojowy ulegnie zmianom. Pojawią się kolejne wyzwania i takie tam. Jedną z częściej poruszanych kwestii to czasy oczekiwania na mecz. Aktualnie są dłuższe przez to, że wyraźnie mniej graczy chce grać healerami. I ze wpisu wychodzi, iż tej roli przyglądają się najbardziej ze wszystkich, czyli reworki bohaterów czy ogólna zmiana roli, by poprawić komfort graczy wsparcia. A i pewnie otrzyma się więcej expa do Battle Passa za granie supportami lub flexem. Od sezonu drugiego na rankedach szybciej wylądujemy tam, gdzie powinniśmy, ale ogólnie temat rankedów jest zbyt rozległy, by tak o nim wspomnieć, dlatego niedługo pojawi się osobny artykuł. A już naprawdę, naprawdę niedługo ujawnią, co nas czeka w sezonie drugim. Ostatni news to od teraz telefony na kartę również się liczą przy weryfikacji. Wraz z premierą Overwatch 2 grać mogły tylko osoby z numerem na abonament, co w konsekwencji wielu ludziom uniemożliwiło rozrywkę. Czyli jak widzicie, takie pitu pitu, nic konkretnego, zapowiedź zapowiedzi,
ale chyba gracze tego potrzebują. Od lat się mówi o częstszej komunikacji i zauważyłem, że nawet takie głaskanie po główce uspokaja graczy. Mnie już zmęczyły takie enigmatyczne wpisy, to znaczy dla mnie jako gracza są spoko, ale ciężko mi o nich tworzyć filmy, bo czuję, że przekazuję wam ochłapy. No ale co, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Dzisiejszy film to taki zbiór wielu drobnych informacji. Niemniej jednak mam nadzieję, że i tak się przydały. Raz jeszcze przypominam o ściągnięciu i chociaż wypróbowaniu Yu Yu Game Booster. Trzymajcie się, cześć!